Moim zdaniem cały ten Brexit chodzi o pieniądze, o to po prostu, że Brytyjczycy już po prostu swoje, co mieli wyciągnąć z Unii, wyciągnęli, uznali, że też Unia Europejska chce po prostu przejąć kontrolę nad ich krajem, im to nie pasuje, swoje cele już osiągnęli, wpuścili dość imigrantów, im starczy. Im starczy do tego, oni nie potrzebują już Unii. Dla nich Unia to już jest przeżytek. Na przykład nas, mi się wydaje, nie mogliby już wyrzucić. Wątpię, że wyjdą. Za dużo byśmy mieli straty i oni tak samo, więc moim zdaniem nie. Jest takie jakieś ogólne odczucie, że jeżeli jest się tu powyżej 5 lat, to niestety chyba mamy prawo tu zostać. Oni się uważają pępkiem świata, oni nie potrzebują Unii Europejskiej. Przynajmniej tak myślą. Więc oni będą głosować zapewne za tym, żeby wyjść z Unii. A dla Ciebie, dla Waszej rodziny to coś zmieni? Nie wiemy. Boimy się, bo i tak uważam, że Anglicy traktują nas słabo, jako ludzi drugiej kategorii. Jesteśmy tylko imigrantami z Europy Wschodniej, tania siła robocza. Ja pracuję w magazynie, gdzie po prostu większość osób, które pracuje fizycznie, to są emigranci z Europy Wschodniej. Nie. Jeżeli chodzi o team liderów, supervisorów, to już się zaczyna dopiero Anglia. Jeżeli kogoś przyjmują do pracy, jest to Anglik, od razu przechodzi na jakieś inne, łatwiejsze, lżejsze stanowisko. Po prostu ludzie są traktowani gorzej, emigranci. Więc uważam, że po tym jak wyjdą, będą mogli z nami robić co będą chcieli. Dlaczego tu przyjechałeś? Przyjechałem co? Zarabiać lepiej, tak? Utrzymywać rodzinę. 2 lata już jesteśmy tutaj, no i na razie chwalimy sobie. Tutaj wszystko jest, nie wiem, także ubezpieczenie czy cokolwiek, tak, masz czas, tak, na wszystko. Nie ma, że już płać, czy tam coś takiego. Zarobisz, to zapłacisz, tak. Czym się zajmujesz? Kierowca tira. W sercu tęsknisz do Polski? Oczywiście, ja tu jestem tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Nie chciałem tutaj wyjeżdżać, broniłem się przed tym. 10 lat pracowałem w Polsce, płaciłem podatki, byłem zwykłym pracownikiem. Starałem się jak mogłem, a na końcu dostaje człowiek 1200 zł, ma żonę na utrzymaniu, chce mieć dziecko, proszę, nie da rady. Dzisiaj musimy dla małego, dla syna dowód wyrobić, tak? No to tutaj myśleliśmy przyjechać i nie trzeba po prostu, żeby do Polski zjechać, czy cokolwiek, tak? Są możliwości. Zakładacie taki scenariusz, że wracacie po tym Brexicie? Nie, nie, nie. Ja tu już jestem bardzo długo i nie, już mam tutaj życie, już pracuję, mam już stałą pracę, mam też dziecko, które już będzie miało 15 lat, także ona też tutaj żyje, ona tylko zna Polskę tak naprawdę z wakacji tylko, tyle co tam jeździ, odwiedza rodzinę, moją mamę, także nie, ona nawet nie zakłada tego, że ona wróci. No nie mogę dziecka wyrwać 14-letniego, która tu już do szkoły chodzi od początku, bo to by była straszna trauma dla niej, po pierwsze. A po drugie, jestem w takim wieku, że tu chcę już emerytury doczekać, a później zobaczę. Dużo Polaków ma tu własne domy, dzieci się urodziły, chodzą do szkoły i trudno ich tak wyrwać z tych korzeni i przenieść do Polski.